Odcinek 65. Nie denerwuj się, bo to ci zaszkodzi. Musisz być spokojna i zrelaksowana. Wtedy łatwiej urodzisz. Spróbuj oddychać tak, jakbyś sapała. Skup się na swoim oddechu, a bóle nie będą tak silne. Tymczasem burza ucichnie i zawieziemy cię do szpitala. A jeśli nie ucichnie? Gdy skurcze będą coraz częstsze, i tak pojedziemy. Powiedziałeś mi, że w porze deszczowej teren jest podtopiony, a drogi prawie nieprzejezdne. Nie szkodzi. I tak pojedziemy. Zobaczę, czy Nacio przygotował samochód. Zaraz wracam. Nie odważę się. Boję się, że znów zawiodę. Jej przypadek bardzo przypomina tamten. Boże, oby dziecko urodziło się żywe. Ale ona też niech przeżyje. Dokąd poszła Viviana? Nie wiem. Powiedziała tylko, że musi wyjść. Po co? Coś musiała ci powiedzieć. Przysięgam, że nie. Była zdenerwowana. Mnie też to zdenerwowało. Mówi, że podejrzewa coś strasznego. To jej kolejna sztuczka. Nie sądzę. Była bardzo przybita. Kiedy wróci, przypomnij jej, że ma się wyprowadzić. Już to zrobiłam. Zaczęłam pakować nasze rzeczy. Wyjedziemy najpóźniej jutro rano. Przepraszam. Nie zabieraj go. Na wszystkie świętości proszę, nie odbieraj mi mojego dziecka. Proszę, nie rób tego. Jest tylko moje. Nie odbieraj mi go. Nie zostawiaj mnie bez mojego dziecka. Nie rób tego. Błagam. Nie rób tego. Uspokój się. Czemu tak krzyczysz? Jest moje. Nigdy nic złego nie zrobiłam. Nigdy. Potrafię zająć się nim sama. Potrafię. Nie jestem winna tego, o co mnie oskarżają. Nic nie zrobiłam. Już dobrze, uspokój się. Co się dzieje? Zasnęła i zaczęła krzyczeć, żeby nie odbierali jej dziecka. Zawiadomię Leoparda. Juan Miguel mnie poniża, a nie ma racji. Uspokój się. Niech przestanie mnie karać. Niech odda moje maleństwo. Nie jestem zła. Nie jestem. Proszę, nie zabieraj mi go. Nie zabieraj. Elsa. Tak, Nelsonie, to ja. Chodź. Levántate. Wstań. Chodźmy stąd. Dokąd? Do domu. Mój koc. Chodźmy już. Oh,
Wciąż mnie boli, bardzo boli. Dlaczego? Wkrótce wszystko minie i przestaniesz cierpieć. Nie martw się. Miej wiarę, Lilio. Czy to możliwe, Patricio? Twój ukochany ojciec Anselmo to upaciuch. Nie zdradzi, gdzie jest Mariciuj. Bardzo się starałeś? Prosiłeś go? Nie. Zażądałem informacji i zagroziłem sankcjami prawnymi. Ależ Patricio, ten ksiądz nie ma prawa ukrywać miejsca pobytu Mariciuj. Zwłaszcza przed nami. Nie mamy jednak do czego się odwołać, gdyż ona nigdzie nie figuruje jako nasza córka. Jakie możemy przedstawić dokumenty? Nie uznaliśmy jej oficjalnie za nasze dziecko. Zatem trzeba to zrobić jak najszybciej. Babciu, co ci jest, skarbie? Czemu tak płaczesz? Mamusia musi odejść, bo nie układa jej się statusem. Boże mój, nie sądziłam, że sprawy zajdą tak daleko. Pragnie zabrać mnie ze sobą, ale ja nie chcę. Uspokój się, kochanie, i wszystko mi wytłumacz. Mama nie chce mnie słuchać. Zabierze mnie do innego domu i nie będę mogła widywać ani ciebie, ani kumpla. Dlatego nie chcę wyjechać. Ale ona mówi, że zabierze mnie siłą. Pomóż mi, babciu, żeby mama nie zabrała mnie daleko od wszystkich, którzy mnie kochają. Proszę, pomóż mi. Moje kochanie, mój skarbie. Zostaw to. Pozamiatałam tu rano. Nudzę się, mamo. Wracaj do swoich zajęć. Jesteś taka poważna. Coś się stało? Nie martw się. Skończę to. Spójrz, kto idzie, Pulito. Jak się masz, synu? Następny z posępną miną. Co ci jest, Adrianie? Mama mi o czymś powiedziała. Gdzie byłaś? Muszę powiedzieć ci o czymś ważnym. Mów. Jestem w ciąży. W ciąży? Tak, z tobą. Lilio? Co z nią, panie leopardzie? Straciła przytomność. Musimy zawieźć ją do szpitala, inaczej umrze. Niech dziecko urodzi się tutaj. Już za późno, by ją przewozić. Omar! Możesz odebrać poród. Nie chodzi tylko o dziecko. Z Lilią też jest niedobrze. To będzie skomplikowany poród. Zaraz wracam. Lilia zasłabła. Może umrzeć. Jedziemy do miasteczka. Przypomnij sobie, przez co przeszliśmy, gdy uznaliśmy Estefanię. To przewlekłe procedury i musieliśmy wszystko anulować. Niczego nie trzeba będzie anulować. Mariciuj naprawdę jest naszym dzieckiem.
Co należy zrobić? Trzeba znaleźć dwóch świadków, którzy potwierdzą, że Marie Curie jest naszą córką. Jednym z nich może być ojciec Anselmo. Myślisz, że się zgodzi? Oczywiście. Porozmawiaj z nim. Zarejestrujemy Marie Curie jako naszą córkę.